otwieram zeszyciki. Nie, zeszyty. Otwórzcie zeszyty. Zanim zaczniemy zajęcia, spróbujcie mi określić, dopowiedzieć, czego brakuje w tym wierszyku. To powinniście z 1-3 pamiętać. No, może Julia tam często recytuje, to będzie pasować. Proszę bardzo. Tak, dokończyć. Czyli czego brakuje? Świetnie. A biorąc pod uwagę te wcześniejsze lekcje, które poznawaliśmy środowisko życia w wodzie, gdzie mogą występować zarośla w postaci trzciny? Krzysztof? Czy tylko? A w którym odcinku? W którym odcinku rzeki? Środkowym i dolnym. I tak jak poznawaliśmy środowisko życia w rzece, tak dzisiaj będziemy charakteryzować to środowisko życia w jeziorze. I faktycznie ta trzcina oraz inne organizmy, które będą w jeziorze, dzisiaj będziemy tutaj poznawać bardziej szczegółowo. Zapiszmy cel i kryteria. Najpierw zapisujemy do zeszytu. Czyli poznam organizmy żyjące w jeziorze. I żeby zrealizować w pełni ten cel, mamy tutaj 3 kryteria sukcesu, czyli wyznaczam 3 strefy życia w jeziorze i określam warunki w nich panujące. Opisuję przystosowania roślin do życia w wodzie oraz dokonuję podziału zwierząt ze względu na 3 strefy jeziorne, w których żyją. Czyli zgodnie z tymi zagadnieniami, które mamy w tym bloku, poznajemy to środowisko z uwagi na zwierzęta i rośliny i ich przystosowanie, tak? Czyli jak sobie radzą. Tak? Czy każdy rozumie, co będzie celem lekcji i w jaki sposób to osiągnąć? Raczej. No to Wiktor, jak już użyłeś głosu, to spróbuj jakby sparafrazować, tak? Czyli jakby po swojemu powiedzieć, co będziemy poznawać? Będziemy poznać te strefy, jakie są w jeziorze, takie są 3 strefy w rzece. Tak jest, tam były odcinki, tak? A tu mamy strefy właśnie, ale tak, to jest jakby podobna rzecz. Poznałem też organizmy, które żyją blisko trzciny, głęboko. Znaczy, tak, w różnych tych partiach jeziora. No to czy ktoś ma jakąś wątpliwość? Słucham bardzo. Jeszcze przystosowania roślin, na przykład glony, że niektóre zwierzęta owady się nimi żywią, tak samo jak i trzciny. Tak jest, i te zależności pokarmowe. Okej, to też może poruszymy. Uwaga. Czy wszyscy zapisali? Nie. Dobra, poczekamy. Na początku zaczniemy od tego, co nam jest potrzebne, żeby w ogóle powstało jezioro, tak? To jest taki prosty schemat, który nam podpowiada. No ale spróbujmy, Alicja. Najpierw potrzebny jest piasek albo też wir jako podłoże. Stop, to zaczniemy od podłoża. Pytanie, czy jak mamy podłoże z piasku i żwiru? Na pewno bawiliście się za dziecka w piaskownicy. I co się działo, jak się z kubełka wlewało tą wodę w zagłębienie, w taki dołek? Co się działo za chwilę? Piaskownicy. No właśnie, no to powstawało wam małe jeziorko w piaskownicy? Nie. To znaczy, że co musi być pod spodem jako warstwa? No. O, a bardziej geologicznie? O, czyli skały, tak? Bo kamienie, stop. Kamienie, czyli skały. Czyli warstwa nieprzepuszczalna. Coś, co nam nie przepuszcza. To może być glina, to może być skała, ale coś, żeby ta woda nie uciekała, tak? Bo jak będzie właśnie piasek taki drobniutki, to idealnie będzie przesiąkać przez tę warstwę. Wiktor? Potrzebna jest jeszcze rzeka, żeby... Tak, czyli skądś źródło, dopływ tej wody. A jak nie z rzeki, to skąd jeszcze może być? Patrzę na to. O, to tak, mniejszy dopływ. Z innego jeziora. Z góry. Z fali wodnej. Z deszczu. No właśnie, czyli opady atmosferyczne, bo albo dopływ może być powierzchniowy, tak, albo poprzez opady atmosferyczne. No i jeszcze coś, co nie wspominaliśmy, a na pierwszy rzut oka, jakby tutaj widać na skomacie. O podłoże, które będzie taka koryto. Literka. A jak, bardziej jaka litera? U. Czyli takie bardziej zagłębienie, tak? No wiadomo, nie koryto długie, jak rzeka, tylko zagłębienie. Jezioro umieścić w tym miejscu, nie zadawać większości rzeczy. Tak, czyli żeby zgromadzić tą wodę, tak? Zebrać. Bardzo dobrze. Te 3 elementy są potrzebne, żeby nam powstało jezioro. A teraz przejdziemy do tych stref występowania w jeziorze, czyli tak zwanych stref życia. Proszę sobie zerknąć w podręcznik i znaleźć informację, jak się nazywają te 3 strefy, zgodnie z oznaczeniami tutaj literek na schemacie. To będzie u was w podręczniku materiał źródłowy, już mówię, od strony 171. Jakie mamy 3 strefy życia w jeziorze, z uwagi na pewne warunki? Jak one się nazywają? A ja może tak. Weźmiemy sobie 6. Antek.
Tak, Andrzej. Literka A to strefa przybrzeżna, litera B to strefa otwartej koni wodnej, a litera C to strefa wodnej. Tak jest. Sprawdźmy, czy na pewno się zgadza, ale zdecydowanie tak. Oczywiście. Czasem są różne nazewnictwa i faktycznie tutaj dobrze, Wiktor, wyłapałeś. Ona jest też nazywana jako strefa denna, bo jest przy dnie, tak? Więc to może jest strefa jakby wód głębokich, denna, są różne określenia. Spotkacie się różnie w publikacjach, więc jakby tutaj przyjmiemy kilka wyrażeń. Ale przede wszystkim strefa przybrzeżna, strefa otwartej toni i strefa denna. I tutaj przypominamy sobie nasz wyjazd niedawny z Zielonej Szkoły. Patrzcie na dwa kadry, ktoś może się je poznać. I pytanie, w jakiej strefie byli chłopcy na windsurfingu? Kto tam jest? Bartek, zdaje się, Kuba, widzę na pierwszym planie. Dobra, 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 to już widzimy, kto jedzie na desce. Pytanie, w jakiej strefie byliście wtedy? Jaka to była strefa? Krzysztof. Otwartej toni. A dziewczyny, moment, jak zaczniemy sprawdzę, kogo mi się uda wylosować. Siódemkę. O, Wiktora akurat. No dobra, Wiktor. A dziewczyny były w jakiej strefie, patrząc na tutaj pomost, na plażę? Przybrzeżnej. Aczkolwiek dosyć silnie zmieniona, bo jak mamy człowieka, to on tu robi plażę, więc usuwa część roślin, ale już za pomostem widać te zarośla trzciny, więc na pewno strefa przybrzeżna mogła być. To której strefy nie widać na zdjęciach? Alicja. Tak jest, no nie mamy, bo musielibyśmy mieć jakąś kamerę podwodną, a niestety takiego sprzętu nie miałem, więc mamy te trzy strefy, ale też było oczywiście na tym naszym jeziorze, w którym byliśmy na wyjeździe. I uwaga, na początek zadanie, na dobry początek, Daryna rozda kartki. Uwaga, szukacie informacji w tekście albo z własnych tych doświadczeń, które mieliśmy chociażby na jeziorze i z lekcji wcześniejszych dotyczących środowiska wodnego w rzece, spróbujcie określić, jakie cechy będą w tych trzech strefach jeziornych. Czyli pewne elementy związane z samą wodą. Temperatura, ilość światła, która dociera oraz tlen. Mówiliśmy o tym, o czynnikach, które funkcjonują w środowisku wodnym. Teraz próbujcie to dopasować, stawiając odpowiednią literkę do tabeli. Tak? Czyli czytamy fragment dotyczący cechy i umieszczacie odpowiednią literkę w kolumnie w tabeli. Okay? Czym się może charakteryzować każda z tych stref? Ale uzupełniamy na kartce. Tak jest. Dobrze, ale uzupełniamy. Tak? Tak, jeżeli nie ma materiałów, to tak. Tak, ale on ma akurat zadanie, ale musi, że masz zadanie. Dobrze. Nie, 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 nic nie rysujecie, uzupełniacie na karcie odpowiedni opis do tabeli, ok? Jak tam? Wyświetlamy światło, jak ktoś ma problem? Chociaż to jest dosyć proste zadanie, słucham? No tak, literkę do środka wstawiamy. Okej. Okej, spróbujemy w takim razie zweryfikować. Numer 4. Okej. Gabryś na początek w takim razie. Uwaga, mamy pierwszy opis. Ale halo, słuchamy, sprawdzamy sobie indywidualnie i poprawiamy ewentualnie. W tej strefie światło dociera aż do dna, żyją tu liczne rośliny pływające oraz przytwierdzone do podłoża. Która to może być strefa? A,
Czy wszyscy się zgadzają? Nie. Zosia? A jest taka... Tak jest. Uwaga, tutaj dociera do dna, dlatego że jest ono płytko, tak? To jest strefa bardzo bliska powierzchni. Płytka woda, jest duża ilość światła, duża ilość tlenu, tak? I wysoka temperatura, bo w płytkiej wodze łatwo się nagrzewa. Tak, wchodzimy po kostki, jest ciepło, tak? Wchodzimy dalej, jak po udaju robi się już zimniej, do pasa coraz bardziej. Jak wchodzili się do jeziora, to na pewno się to odczuwali. Więc najbardziej ta najcieplejsza jest ta warstwa przybrzeżna. I najwięcej światła tam dociera. Zosia, przyklej to w odpowiednim miejscu na schemacie. Strefa przybrzeżna. Tak? Te cechy. Ok, drugi opis. Ta strefa, którą charakteryzuje brak światła, dlatego nie ma tu roślin, czyli gdzie najmniej dociera, tak? Może zobaczymy. 19. O, Zosia już była. Nie, dobra. Antek, to już. B. Tak, mało światła. Strefa denna. Strefa denna. Dlaczego? Ponieważ światło samą granicą światła oznacza zróżnicę ze strefy denną, a otwartej formą. Ponieważ poniżej tego, bo jest już strefa. Tak jest, jest na tyle dużo już wody, że to światło nie jest w stanie przeniknąć, tak? Jeżeli nie przenika do dna, to zarazem jest już ciemno, ale też jest niższa temperatura, bo ta woda nie jest ogrzewana przez te promienie. Chodź, Antek. No i zostaje nam trzeci opis. Strefa ta sięga do granicy przenikania światła. Spośród roślin występują tu tylko te, których korzenie unoszą się na wodzie, czyli tak zwane rośliny pływające. Wujeczka, czyli Julia. No. To jaka strefa nam została? No to jest strefa czwartyczna. Tak jest, przykleimy to w tym odpowiednim miejscu. Czyli tutaj mamy dalej dużą ilość światła, też warstwę tlenu, ale też przenika do pewnej granicy, tak? I tutaj temperatury są średnie, bo już te wody nam się bardziej mieszają. Z tego względu już nie jest tak ciepło jak przy brzegu, tak? Jak wypłyniecie na tą szerszą część jeziora, na środek, to już tym bardziej jest to odczuwalne. Tam duża masa wody się musi połączyć, aby to ciepło było wyraziste w każdej części. Ok, i mniej więcej myślę, że to już jest określone. I teraz jeszcze pytanie, w której strefie i dlaczego jest najwięcej tlenu, a w której najmniej? Patrzymy oczywiście, że to jest zbiornik, to jest jezioro. Julia? A kto ma inną koncepcję? Pomysł? W której strefie będzie najwięcej tlenu? Przypomnę, jak się szaleli na deskach na falach. Będziemy, co to jest ta podpowiedź? Przybrzeżne. Stasiek? Tylko otwartej w najmniej. Tak jest, bo przy powierzchni, słuchajcie, jak szalejesz się na tych falach, to ta woda właśnie się miesza z powietrzem. Czyli najwięcej tego tlenu będzie w strefie otwartej toni, bowiem w strefie przybrzeżnej jest też dużo organizmów, którego w większym stopniu zużywają. Największe będzie w tej strefie otwartej, a najmniej przy dnie, gdzie mamy już tą warstwę mułu i te procesy, które są odpowiedzialne za struenci, czyli rozkładanie tych martwych szczątek, które opadają na dno. Tam się tworzy takie środowisko już z małą ilością tlenu, tak? Więcej dwutlenku węgla na dnie w tej warstwie mulistej, więc na dnie będzie najmniejsza zawartość. Ok, i teraz przejdziemy do charakterystyki roślin, które występują w tych trzech strefach, a dokładniej my sobie scharakteryzujemy szczegółowo tą strefę przybrzeżną. Tu mamy największe bogactwo życia. W podręczniku te informacje są w tym miejscu, tak? Dlatego, że ta strefa jest najbogatsza właśnie w tlen, w światło, temperatura wody pozwala na rozwój roślin, to tworzą się tak zwane trzy grupy. Grupa roślin wynurzonych, czyli taka, która wystaje ponad powierzchnię. Przykłady gatunków, czyli pałka wodna, trzcina. Druga grupa, rośliny pływające, takie, które unoszą się na powierzchni. Tak? Tu mamy grążel żółty i grzybień biały. Często spotykacie się, że to jest lilia wodna. Od razu mówię, to jest gatunek, nazwa taka potoczna, a jeszcze w literaturze to nazywa się to nenufary. Także trzy określenia na jedną roślinę, a niestety tak w przyrodzie bywa, że nie jest to oczywiste. No i ta, która nie ma korzeni, czyli rzęsa. Bardzo drobna, może pływać w otwartej toni. I rośliny zanurzone, zupełnie inna konstrukcja, ale o tym będziecie za chwilę więcej czytać.
całkowicie pod powierzchnią wody, w tym przypadku wywłócznik i moczarka kanadyjska. To jest taki gatunek, który się u nas zadomowił, ale bardzo dobrze się rozwinął. I teraz będziecie mieć zadanie główne do wykonania, składające się z dwóch części. A i B. Daryna, rozda karty. Na pary. Uwaga, robimy to zadanie główne w parach. I materiały macie tutaj w podręczniku. Jedna kartka na parę. Od strony 172 do 170, właściwie 6, tak? Uwaga, co będzie waszym zadaniem? Trzeba określić przystosowania tych roślin do życia w wodzie. Tu w tej, macie taką tabelę też w podręczniku, ona jest pewną podpowiedzią. Musicie odpowiednio, po pierwsze, dopasować te trzy gatunki podane, czyli moczarkę, pałkę i grzybień biały, do odpowiednich grup roślin, które występują w strefie przybrzeżnej, i określić, jakie są ich przystosowania w budowie do życia w wodzie. Jeżeli ktoś ma problem, to komunikujemy światełkiem. Dobra. Dobra, szukamy informacji. No właśnie, próbuję ustawić. Nie jest mało, macie 6 minut. Uwaga, to jest dosyć proste zadanie. Trzy gatunki dopasować i spróbujcie znaleźć informacje w tej tabeli, jakie będą ich przystosowania w budowie do życia w tych trzech strefach. Przypominam, te, które wynurzone, znajdują się w tej części, czyli tutaj już ma działanie wiatru i częściowo wody. Rośliny zanurzone całkowicie są pod powierzchnią i rośliny pływające na styku dwóch warstw, wody i powietrza. Tak? No tak, tu gatunek trzeba dopasować zgodnie z tym podziałem, rośliny wynurzone, pływające i zanurzone. Ich przystosowania w budowie, tu są przystosowania. I dopasować, tak? Tutaj masz informację w tabeli, między innymi o przystosowaniu. Uwaga, co pomaga żyć każdej z tej roślin w tej strefie, tak? Co w budowie części ciała? No? Tak, ale jest pałka, tak. Inne przykłady, tak, bo cechy są te same. Uwaga, dobrze sprawdzić w tabeli, mogą być inne gatunki jako przykłady, ale zasada budowy jest taka sama u roślin wynurzonych, pływających i zanurzonych. Słuchajcie, robimy część A, halo, halo. Uwaga, robimy część A z tą tabelą dotyczącą roślin. To za chwilę, to poczekajcie. Na razie robimy część A. Proszę się skupić na razie na przystosowaniu roślin oraz o podziale odpowiednim. O, dobra, jakiś error. Dobrze, a to będziemy za chwilę robić. Tu są gatunki. No my wiemy, tylko Krzysztof nie wie. No, ja wiem, przecież trzeba wiem. Przeczytać, tak? Dobrze, uwaga, skupcie się, bo zostało nam tutaj niecałe 3 minuty. Problem? Jaki? Przeżyjamy czy nie? Co ty robisz? Tą kartkę, tą kartkę. Nie, to zostawiamy w zeszycie. Dobrze? Słuchajcie, ale nie rozmawiamy. Nie na temat, tak? Proszę szukać wspólnie, w parach, ale na temat, tak? Można zastanawiać się, wymieniać poglądy, ale próbujemy wykonać to wspólnie. Dobrze, uwaga, patrzcie na zegar. Minuta 40 mniej więcej. Proszę finalizować te wpisy. Proszę chwileczkę poczekać na osoby, które jeszcze mają wątpliwości, bo tu sygnalizują światłem. Róża! Już. Słucham.
ciągle. No dobrze, ważne, żebyście wy zrobili i się coś dowiedzieli, tak? A chłopcy widzę, że już czują wakacje. Spokojnie, sprawdzicie to w praktyce, ale to jeszcze za tydzień co najmniej. Okej, okay, uwaga, wracamy do naszej prezentacji. Uwaga, sprawdzamy w takim razie, kogo byśmy poprosili. Moment. Dziesiątka. Oliwii nie ma. Moment. Dobra, Krzysztof. Uwaga, Krzysztof, z Antkiem w takim razie. Pierwsza para. Uwaga, na początek rośliny wynurzone, czyli pałka wodna, trzcina albo tatarak. Jeszcze raz? Gatunek pałka wodna. Tak jest. Dlaczego mają takie wąskie liście i długie łodygi? Po co takie wynurzone? No dobrze, ale w jakim celu? Czemu są takie silnie wynurzone? I drobne liście? Jeszcze raz? No wystają z dna, żeby wystawać ponad powierzchnię, to na pewno, bo przeprowadzają fotosyntezę pod wpływem światła. A jeszcze jest ta cecha ważna, że jakbyście przecięli sobie łodyżkę trzciny, to na środku, na przykład, czy pałki, ona w środku jest pusta. Po to jest pusta, żeby była lekka i żeby ją wiatr nie łamał. Ona się ugina, jak szuwary właśnie szumią, tak, jak jest to określenie, przez to, że nie łamią się, bo poddają się sile wiatru. Przez to, że wystają ponad powierzchnię. A wąskie, długie liście stanowią mniejszy opór dla wody, żeby ich nie przechylać podczas falowania. Ok, druga grupa, czyli rośliny tutaj pływające. Trójeczka. O, Szymon i Michał. W takim razie para. Chłopaki. Druga grupa, czyli rośliny pływające. Jaki gatunek? Moczarka. Czy na pewno moczarka jest gatunkiem pływającym? Nie, dlaczego nie? Czy to będzie pływające? No właśnie. Albo słuchamy, bo widzę, że są wątpliwości jednak. Grzybień biały, to jest ta roślina, czy gążer żółty, to są pływające. I patrząc na ich budowę, w takim razie posiłkując się teraz tutaj zdjęciami, jakie jest ich przystosowanie? A po co takie szerokie, płaskie liście tym roślinom pływającym? Nie tylko po to, żeby na nie żaba skakiwała, to na pewno nie był cel w ewolucji, żeby one takie były, tylko to czemuś innemu służy. Stop, uwaga. Na pewno po to, żeby się utrzymywać po powierzchni, tak jak my, jak się rozkładamy na plecach, jak na przykład pływamy, to też nie toniemy, prawda? Jak zrobimy kulkę, jak skaczecie na bombę, no to idziemy plum od razu na dno. Więc szerokie, płaskie, żeby się utrzymywać przy powierzchni. Natomiast druga rzecz, przypominamy sobie w ogóle funkcję liści, jest zielony, to po co jest szeroki i płaski? No, niekoniecznie. Czemu jest szeroki i płaski? Oprócz tego, żeby się utrzymywać. O właśnie, zwiększa swoją powierzchnię po to, żeby przechwycać promienie słoneczne. I w ten sposób przeprowadza tą fotosyntezę i odżywia całą roślinę. Dlatego korzeń jest zredukowany, jest niewielki, cienki, który idzie do dna, a za to liść wielki, szeroki i płaski po to, żeby łapać wszystkie promienie słoneczne. Więc z jednej strony utrzymuje się na powierzchni jak deska do pływania, surfingowa chociażby, a po drugie właśnie po to, żeby przeprowadzać fotosyntezę. Ok, i trzecia grupa, rośliny zanurzone. Daryna i Zosia. Tą formalność, który gatunek? Rośliny zanurzone moczarka. Okej, okay, moczarka kanelińska. I jaka jest ich budowa? Łodygi, piątkie, liście drobne, postrzępione, też pomagają. Okej. Okay. Słuchamy wszyscy. Dlaczego mają piątkie łodygi i drobniutkie liście? Uwaga, elastyczna łodyga jest po to. Jestem małą rośliną, prądy wodne są dosyć silne, no to nie będę walczyć z tą wodą, tak? Bo nie będę w stanie. Więc nie robimy sztywnej łodygi jak pień, który mamy tych drzew lądowych, jak nasze kasztany w parku, tylko elastyczna. Poddają się sile wody po to, żeby się uginać i wracać. Ale jak byłaby sztywna łodyga, by była łamana przez tą siłę wody. A drobne liście?
Czemu nie są szerokie, wielkie? Tu to obrobiecie. Bo liście prawie jak ciężar. Ponieważ wielkie liście mogą też być ciężar. No tak, stanowiłby ten opór, tak? Dla prądu wody. Tak jest, jakby szeroki, wielki liść. To tak jakbyście... O, już wiem. Jak skaczecie czasem do wody i nie uda się czasem dobrze zanurkować, to uderzamy klatą, tak? Klatką piersiową. Co się dzieje? Boli, boli, bo jest właśnie duży opór wody. Jak zmniejszamy i robimy strzałkę, tak, to przecinamy ten prąd wody i nas tak nie boli to uderzenie. I tak samo z tymi liśćmi. Jak są drobne, to wtedy woda stanowi mniejszy opór dla tej wody. I po to takie drobniutkie, żeby swobodnie ona opływała. Jeszcze są różnie ustawiane w różne kierunki, żeby ona swobodnie przepływała przez oś tej rośliny. A nie brzdękamy kubeczkami. I uwaga, przechodzimy do podpunktu B. Tu jeszcze rzut okiem, jakby ktoś chciał sobie to poprawić. Gabryś. Okay? I ta część B. Przechodzimy do mieszkańców jeziora, czyli uwaga, w tekście proszę znaleźć informację o tym, które z organizmów żyją w odpowiednich strefach. Czyli tych trzech, które poznawaliśmy, czyli strefa przybrzeżna, otwartej, toniej, denna. Znaleźć informację w tekście, jak wygląda ten podział. Tu macie tą część B do zadania. Trzy strefy i 9 gatunków organizmów zwierzęcych na dole. Proszę odpowiednio dopasować. I uwaga, tutaj mamy różne organizmy. Od bardzo drobnych pierwotniaków, tak, które stanowią nam plankton, do dużych osobników, jak chociażby czapla, prawda? Więc bardzo różne. I proszę się nie sugerować tylko z wyglądem, ale poszukać informacji, w którym środowisku żyją. Proszę nie sugerować tylko tą rozkładówką w podręczniku, ale przeczytać ten tekst, który mówi o tych strefach, bowiem, pamiętajcie, w przyrodzie to nie jest tak, że tam mamy jakieś granice wyraźne między tymi strefami, że jest jakiś mur czy siatka, bo te organizmy potrafią przemieszczać się, ale tutaj chodzi w tym pytaniu o to, gdzie najczęściej funkcjonują. Więc przeczytać ten tekst i tam będą informacje, gdzie się znajdują, bo ten schemat nie do końca mówi, bo ryby mogą zapolować drapieżne i przy brzegu, i na otwartej toni. Ale chodzi o to, gdzie większość czasu spędzają, tak? Gdzie funkcjonują częściej. Ale chłopcy, czytamy i szukamy informacji. Już zrobiliście? Dobra. No? Już sobie wytłumaczyliśmy. Aha. Dobra. Oczywiście, słuchajcie, najwięcej będzie w tej strefie przybrzeżnej, z uwagi na ilość pokarmu, mamy dużo roślin, więc te organizmy tam najczęściej przebywają, ale jest pewna grupa, która funkcjonuje w strefie otwartej toni i strefie dennej, więc proszę dobrze poszukać tych informacji. Słucham, Róża. Error, co jest? No? No tu, no to trzeba przeczytać. Co żyje w strefie przybrzeżnej? Poszukać informacji, jakie organizmy. Ale ja nie wiem na przykład, co to jest. Płoć. No to ryba jest, no to jest napisane, zobacz. Ale czy to jest deszcz? No się ryby, między innymi w płocie. To też ryba. Szukamy informacji, też rybą. No tu wszystko jest napisane. Czemu nie czytamy? Leniuszki. O, tam jest ta ryba. No, proszę, proszę. Dobrze, słuchajcie, ale mniej zabawy kubeczkami i rozmów nie potrzebujemy, tylko uzupełniacie razem, szukając w tekście. Halo? Mak. Nie możesz się przesiąść. Proszę, uzupełniamy. Jak tylko tak z ciekawości. Tak, słuchajcie, bo tutaj jak powiedziałem, one wymieniają te środowiska, tak? Ale chodzi o to, gdzie najczęściej przebywają, więc proszę to znaleźć dokładnie te informacje. Wiktor, nie bawimy się. Dobrze, ale postaw się na ławce, okej? Dobrze, macie jeszcze 2 minuty, proszę uzupełnić prawidłowo. Pamiętajcie tylko jako podpowiedź, że 3 osobniki są do każdej strefy. Tak? Aha, okej. Okay. Dobra, dobra. Czyli jest zrobione, okej. Okay. Aż tak? Aż tak, ojej, słucham. Co się dzieje? Widzi pan, tu są małe. Tak. Jeszcze pisze, że w strefie dennej są. My nie wiemy. Strefie? No bo tutaj musi być czapla. No to co my mamy wykasować? No bo tutaj są na pewno plankton i czapla. A płoć jest... No tu jest dobrze, dziewczyny. No a mówiłyście o tym organizmie, który was pytałem. Nie ma...
podwójna, a ślimak powinien być tutaj. Nie, to już dostaje, to jest dobrze. Tylko brakuje tego, co pytałeś się. Czyli tej czapy. Trzy. To jest płoć, ślimaki i czerpla, tak? Tak, otwartej toni. Tak? Strefa denna to było na samym dnie. Tak, no dno, chyba dno. Dobrze, uwaga! Słuchajcie, bo widzę, że są duże problemy, więc musimy to zweryfikować w takim razie wspólnie. Halo, ale nie stukacie kubeczkami, tylko mieliście znaleźć informacje. Ja mówiłem, że są wątpliwości na fotografii, dlatego to jest trudne zadanie, bo wiadomo, że ryba pływa. Ona nie żyje tylko w jednym miejscu i robimy, nie wiem, zdjęcie tylko w tym i ona nigdzie dalej nie przepływa. Ale prosiłem, żebyście znaleźli informacje, gdzie ciężej przebywa. Bartek, możesz podnieść kubek? W takim razie, kto zrobił całą tabelę, to proszę pokazać, jak to ma zielone światło. Jest wszystko zrobione. Dobra, w takim razie zaczniemy od dziewczyn. Halo, ale proszę uważać i poprawić sobie te elementy, bo widzę, że jest problem. Strefa przybrzeżna, czyli tam jest najwięcej organizmów. Duża ilość roślin, płytka ciepłe wody, więc najwięcej się tam rozwija i też inne przypływają z innych stref, więc tutaj to jest mylące. Proszę. Uwaga, w strefie przybrzeżnej na pewno będzie czapla, która żyje nad brzegami, prawda? I ślimaki i co jeszcze? Było płoć. Płotka. Mhm. Płocie, czyli te roślinożerne ryby, no bo jak mamy strefę przybrzeżną, no to roślinożerca, prawda? Oraz ślimaki, na przykład błotniarka stawowa albo otoczak. Mhm. Bo mają te zarośla, w których mogą się przytwierdzać, te ślimaki mogą po roślinach się poruszać, tak? Natomiast druga grupa, czyli strefa otwartej toni, Julia. Słucham. W strefie przybrzeżnej żyją także raki, pijawki, ślimaki oraz małże. Też, tak. No właśnie, to nie ma. Ale zobaczcie, że małże się porusza po czym? Na dnie. Ale małże też są w strefie przybrzeżnej. Tak jest. Uwaga, strefa otwartej toni, kiedy mamy dużą ilość wody, nie ma dna, więc jakie organizmy będą żyły? Kto mógłby? Alicja, masz strefę? Kto ma to dobrze zrobione w takim razie? Chłopaki, Antek, wy żeście zgłaszali wcześniej już. Które organizmy będą żyły w strefie otwartej toni? No to nie ma na tej fotografii do końca. Mhm. Dwa się zgadzają, jedno niekoniecznie. Plankton na pewno, bo to są drobne organizmy, jak rozgrylitki, takie skorupiaki drobne, które unoszą się w toni wodnej. One nie mają siły pływać tak jak ryby, które mają płetwy, więc woda ich swobodnie przesuwa. To jest otwarta toń. Rureczniki nie pasują. Dlaczego? Nie. Czym są rureczniki? O właśnie, one są destruentami, żyją w mule i rozkładają martwe szczątki organiczne, to co spadnie na dno. Więc to na pewno. Więc jakie jeszcze organizmy zaliczymy do tej strefy dennej? Daruna w takim razie. Mhm. To plankton. Dobrze, uwaga. Proszę zweryfikować sobie te informacje. Halo, jeszcze raz. W strefie otwartej toni, gdzie nie ma roślin, będą dominować głównie drapieżniki, tak? No tak, ale tutaj nie wiem, czy tak się zdarzało. O właśnie, to już inaczej powiedzieliście. No właśnie, uwaga, więc open sandacz jako drapieżniki to są te duże ryby, które polują na mniejsze, więc one żyją w tej otwartej toni, gdzie jest więcej przestrzeni. Natomiast w strefie dennej rureczniki, które żyją w mule i rozkładają martwe szczątki organiczne, oraz lesz, taka ryba, która no, robi za taką kosiarkę trochę, bo żywi się różnymi odpadkami oraz roślinami też przy dnie, ale małże na pewno, bo one się poruszają taką wysuwaną nogą mięsistą po dnie w mule, więc też żyją przy warstwie dennej. Oczywiście mogą się przemieszczać, ale naturalnym jednak środowiskiem jest to zagłębienie. Więc proszę uzupełnić sobie. I teraz uwaga, zapraszam wszystkich. Proszę wziąć tą, przykleić karteczkę w odpowiednim miejscu, w którym uważacie, że jesteście po tej lekcji, jeśli chodzi o wiedzę, o ten cel, który realizowaliśmy, czyli czy dobrze poznaliście organizmy żyjące
Wieżora. Uwaga, jeżeli ktoś w pełni ogarnął temat, a wiedziałem, że no, były problemy, więc nie wiem ile osób takich będzie, przykleja strefę otwartej toni. Wypływa na szerokie wody. Po tej lekcji. Natomiast osoba, która no tak, część udało się zrealizować, część nie, miała problemy, no to jeszcze trochę się przeciska przez szuwary. Natomiast osoby, które no, mają bardzo duży problem, nadal mylą się te organizmy, te strefy, no to znajdują się jeszcze głęboko na dnie, więc proszę mi dać taki sygnał. Ja wiem, nie wiem, czy się opanowałem. Tak, to ma karteczkę, przykleję w odpowiednie miejsce na tablicy. Ale nie na tej. Moment. Tylko chwileczkę, tylko zamrożę, okej? Okay. Żebym miał informację. Ale gdzie tu? No. A gdzie jesteś? W której strefie? Poczekaj. To ja włączę. Poczekaj. Ale możesz maksymalnie zwykać? Ała, nie bacz. Poczekaj. Nie, sprawdzimy. Proszę pana, to ja mnie dam karteczek. O, dobrze. Dobrze. Uwaga, nie podpisujemy. Mogę tylko napisać. Tylko ale nie, nie, to chodzi tylko o to, żebyście przykleili w miejscu, w którym uważacie, że mniej więcej udało wam się zrealizować temat. Tylko przyklejamy, nic na tym nie piszemy, bo w której strefie jesteśmy. Dobrze? Podchodzimy i przyklejamy. Dobrze. Tak, tak. Dobrze, uwaga, kto przykleje, wraca na swoje miejsce. Okej? No tak, no tak. Dobrze. Uwaga, wracamy na swoje miejsce. I teraz tak. No. Dobrze, kto przykleił? Dobra, dobra. Wracamy, wracamy. Dobrze. Tak? Dobrze, przyklejamy. Dobrze, uwaga, teraz tak. Osoby, które jakieś mają wątpliwości, czy coś było niejasne nie do końca, mogą napisać mi taką informację na karteczce do skrzynki pytań. Natomiast tutaj, no patrząc na ten rozkład, niby jest dużo osób w tej centralnej części, czyli strefy otwartej wody. No, mam nadzieję, że tak jest, a nie tylko takie jest wrażenie, odczucie, no ale to sprawdzimy na następnych zajęciach. Więc mam nadzieję, że jeszcze, jeżeli będziecie gdzieś na wakacjach, proszę zaobserwować te elementy związane z funkcjonowaniem jeziora. I myślę, że na pewno uda się to jeszcze opanować w ten sposób, tak? Sprawdzić w praktyce na wakacjach, okej? Okay? A teraz pakujemy się, to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Do widzenia. Do widzenia.